Siema, z tej strony Janusz Bożka. W dzisiejszym odcinku gram sobie w GTA 2 na multi, ponieważ gdyż tak mi się zachciało. I jeżeli by przerywało, to przepraszam bardzo. No i zauważcie, że dzisiaj jesteśmy jakimś zielonym ziomkiem. A zieloni ziomki to jest gang do bani, bo gang do bani nosi zielone ubrania. A w GTA 2 to są Lunies, ten gang się nazywa. No i są łudząco podobni do gangu do bani. I w ogóle fajnie, o właśnie, pali sobie papierosa, gang do bani. No i są łudząco podobni do gangu do bani i generalnie nimi dzisiaj gramy, bo gang do przypominają gang do bani i jeżdżą tym oto małym samochodem Dementia, który jest łudząco podobny do Fiata 126P. Dobra, bierzemy Rocket Launcher. Dzisiaj gramy na arenie, czyli mapce, na której wszystko dostajemy po 99 od razu. No, zawsze jak jest macie na końcu słowo arena, to dostajecie wszystko po 99. I jak ja mam stąd wyjechać? Halo, panie... Dobra, ja znajdę sobie inną dementię. Poza tym dementia nie jest najważniejsza w tej grze, nie? No tak, tak to jest. Słuchajcie, ten odcinek zostaniecie trochę później, bo chwilowo, jakby to powiedzieć, mam internet, ale to naprawdę chwilowo jest ten internet. No dlatego, zobaczcie, instant gang. No. Chwilowo mam ten internet, naprawdę dlatego nie licz się na to, że będziecie szybko dostawali odcinki. No i generalnie, tak to jest, na serwerze, no ruskich na razie nie ma, nie? I dobra, trzeba było ty coś zacząć robić, nie? Tururu, tururu. Gramy chyba... Ej, no, przecież zastrzeliłem policjanta. O, lol. A jej, Teeny Town Arena jest wzorowana na Teeny Town, tylko że jest trochę mniejsza od Teeny Town, bo widzicie, na specjalu grałem na Teeny Town, a teraz gram na arenie i jest, arena jest dla mnie znacznie fajniejsza. Dobra, no to powiem tyle. Chyba zaczynamy imprezę. Ej, co jest? Dlaczego, panie policjancie? Oju, oluju, dodałem mi dwóch. A jednak są policjanci. Fajnie. Już myślałem, że co, że GTA 2 na multi bez gliniarzy? No, na serwerze, jak już mówiłem, nikogo nie ma. Czekamy na gliniarzy. Na team... Counter Terrorist, proszę bardzo, podjechali właśnie. I w sumie to mój instant gang się nim już zajął. A teraz wysadzamy. Robimy wielki wybuch. No. To był counter, to było klasyczne zagranie Counter Terroristów. No i no już tam wszystkim się zajmują. No jak pewnie sobie zdajecie sprawę, znowu mi ten frajer przerwał nagrywanie, ale dałem sobie radę. Życie na krawędzi. Jedziemy po elektrogana, bo tu chyba elektrogan jest, nie wiem, czy nie pamiętam. O ile, o, jest elektrogan nasz. Boże, co oni robią? No tak, i teraz do wody wpadają wszyscy. Mój... No nie! O kurde, do wody wpadłem. To było niedobre zagranie. To było złe zagranie. Flamethrower, instant ganga jeszcze bierzemy. I za chwilę robimy coś. I za chwilę robimy to, co, o co chodzi w GTA 2. Mam nadzieję, że mi znowu nie będzie przerywał. Nie wiem, po co mi teraz jest double damage, ale...
aha. Instant gang to się nazywa. Instant gang. Sorry, ale teraz cukierka sobie zamierzam zjeść. Także wiecie. Mój instant gang. No, mam instant gang już. God damn it. To są nasi counterterroryści. W następnym odcinku będziemy niszczyli gang Albanii. Także naprawdę polecam obejrzeć sobie następny odcinek. Ale to będzie już singla. Mondalo. Ten komputer to jest naprawdę mądry. Osłyszycie ten beat? A nie, bo syreny wam zagłuszają, ale ten jest taki fajny bicior. Dobra, chłopaki. Idziemy po ammo do flame Farawera. O, proszę. Kurde, ale ile mi HP to odjęło, nie? 2 HP mi zostały. Niedobrze. Ponieważ gdyż z siedziby Head Radio właśnie stąd wydobyła się taki fajny bicior. W połączeniu z syrenami policyjnymi fajnie brzmi, ale w połączeniu z kościelną muzyką jeszcze lepiej. Dobra, nieważne. Dobra, robimy Big Bang. Bang Bang, to był Benig. Albo jak to mówi Natural Bank. Napad na Biedronkę. No, proste. To było easy job. Dobra. To był gang do bani mój. Chodźcie tu. No ty frajerze, dedłeś mi mój... to jest frajer, widzieliście go? No i muszę iść po instant gang. No więc ustawcie się tak ładnie. A więc to był gang do bani i zapraszam wszystkich, bo jesteśmy na następny odcinek z GTA 2 na multi.